ja chciałam się z Wami podzielić tym, co przeżyłam z Bogiem odnośnie relacji, odnośnie rodziny, odnośnie relacji z rodziną według ciała i odnośnie relacji z rodziną według ducha. Dotarło do mnie w życiu takie słowo, że prawda jest tylko jedna, a jej inne wersje to są nieprawdy. Ja sobie rozmyślałam o tym. I to słowo jest bardzo ważne w moim życiu. W moim życiu jedyną prawdą jest Jezus. I jakiekolwiek inne wersje prawdy, które nie stoją tak, jak stoi Jezus w moim życiu, to są po prostu nieprawdy. Uważam, że wszelki kompromis, na który idziemy w naszym życiu, to jest inna wersja prawdy i to jest nieprawda. Dlatego w moim życiu podjęłam decyzję, że na takie kompromisy chodzić nie będę. Nie zawsze odbywało się to bezboleśnie dla mojej duszy. Też podjęłam decyzję, że krzyż Jezusa to będzie takie centrum mojego życia. To była decyzja, za którą też czasami przychodzi mi zapłacić, tak? Czyli czasami pewne rzeczy są dla mnie bolesne, bolesne dla mojej duszy, rodzą jakąś obawę czy jakiś lęk dla mojej duszy, ale podjęłam taką decyzję, wzięłam za nią odpowiedzialność, liczyłam się z konsekwencjami i poniosłam te konsekwencje, ale umiłowałam tą prawdę, umiłowałam ten krzyż Jezusa. Być może są jeszcze miejsca, w których gdzieś czasami nie sięgam moją wiarą, ale w tym wzrastam i ciągle stawiam ten krzyż i tą prawdę w centrum. Ta prawda jest tylko jedna, inne wersje prawdy to są po prostu nieprawdy. Wiem, że Bóg jest Bogiem relacji. On ma relacje z człowiekiem, ale pragnie również tego, żebyśmy my mieli relacje między sobą. I najpierw Wam powiem o tych relacjach z rodziną według ciała króciutko, a później z rodziną według ducha. Odnośnie mojej rodziny według ciała też krzyż stoi w centrum, w kwestii relacji. Co to w ogóle znaczy? To znaczy też to, że ja się dzieliłam i dzielę się z nimi Ewangelią. Ale też nie chodzę z nimi na żadne kompromisy. W moim życiu, odnośnie mojej rodziny według ciała, nie ma kompromisu. Tak się akurat składa, że ja się urodziłam w rodzinie prawosławnej. W takiej rodzinie się wychowałam. Moja rodzina według ciała właśnie spożywa śniadanie wielkanocne. Ja jestem tutaj z Wami i mówię do Was o relacjach między innymi z rodziną. Wiem już, że przed rodziną według ciała bardzo ważne dla tej rodziny jest świadectwo naszego życia. I ja dążę do tego, ażeby moje życie było takim dla nich świadectwem. Również to, że nie chodzę na żadne kompromisy, że postawiłam Jezusa w centrum i Jego krzyż. W ogóle rozumiem, od czego zaczynamy też głoszenie Ewangelii dla naszej rodziny według ciała. Uważam, że zaczynamy od wybaczenia. Od wybaczenia tym, którzy nas poranili. Mnie to nie ominęło. Ja też zostałam poraniona, mój tata mnie dość mocno poranił. To był trudny człowiek, porywczy, gwałtowny, potrafił się obrazić, nie odzywać po 2 tygodnie. Trudno się żyło. Natomiast ja, gdy poznałam Jezusa, podjęłam decyzję, że Mu wybaczam. I nową relację i głoszenie Ewangelii do mojej rodziny według ciała zaczynam od tej decyzji o wybaczeniu. Jak miałabym ogłosić miłość Jezusa, nie wybaczywszy Mu najpierw, kiedy mi wybaczono? Więc najpierw Mu wybaczyłam, nie było to łatwe, była to decyzja w duszy i wszystko się działo jako proces. Pamiętam do dzisiaj, jak wracałam odwożąc córkę do szkoły i całą drogę rozmyślałam o tym, jaki mój tata był trudny. A jechałam do moich rodziców na herbatę. Skręcałam z asfaltowej drogi w drogę szutrową do nich i jakby trzeźwiałam sobie, myślałam, no tak. Całą drogę jechałam i myślałam o tym, jaki on był trudny, jakie mnie przykrości z jego strony spotkały, a Mu wybaczyłam. I tak było przez pół roku, aż któregoś razu, po pół roku, skręcając tą samą drogę, zatrzymałam samochód. Mówię, Duchu Święty, tym razem nie myślałam i nie wspominałam. Mówię, co się stało, tak? Duchu Święty mi powiedział, podjęłaś decyzję, wiązała Cię decyzja. W niebie już Cię wiązała decyzja, ale Twoja dusza musiała być uzdrowiona w tym temacie. Jest powiedziane, tak, że wybaczę i nie wspomnę. Czyli tak naprawdę też zapomnę, nie pamiętam już moich grzechów. I ja dostąpiłam tego stanu, że zaczęłam zapominać pewne rzeczy. Ja ich w ogóle nie chciałam pamiętać, ja je przebaczyłam. Wygoiły się te rany w mojej duszy. Od tego w ogóle zaczęłam świadczenie też swoim życiem. Budowanie relacji na przykład z moim tatą. Wybaczyłam i zaczęłam podążać automatycznie w tą relację.
próbowałam też kiedyś głosić Ewangelię mojej rodzinie, jak ja to mówię, z tak zwaną przemocą. Nie działało to, przestrzegam was przed tym. Pamiętam, kiedyś zrobiliśmy moje urodziny w domu, przyszli moi rodzice, cała moja rodzina by to chciała. I ja bardzo chciałam, żeby oni się nawrócili. Nie są nawróceni do dzisiaj. I głosiłam im Ewangelię i byłam zła, bo nie chcieli słuchać. I mówię, znają mnie od pieluchy, po moich minach rozpoznają mój nastrój, po tymże głosu wiedzą, jakie mam emocje. I ja głoszę im tutaj Jezusa i prezentuję świadectwo i jestem zła, siedzę z nimi przy stole, bo oni o takich tematach jak nigdy dotąd, o mamonie, jakichś cudzołożnikach, mówię, a ja w ogóle jestem zła na nich i na to, że mnie słuchają. I mówię, w ogóle jestem zła jeszcze też na siebie, bo Jezus, którego im prezentuję, jest po prostu na nich zły. I oni to widzą. I tu Święty Duch powiedział, Julita, kto ich będzie zbawiał, ty czy ja? Siedziałam na krzesełku, miałam wrażenie, że coś ze mnie wypłynęło pod stół, z czego zostałam uwolniona. Powiedziałam, ty, Panie. Mówię, ja im będę świadczyć moim życiem, bo ja już im wszystko powiedziałam i nie przyjęli jakby mojego słowa, więc nie przyjmą świadectwa mojego życia. Ja w ogóle zrozumiałam jedną też rzecz, że Jezusa rodzina poszła nie za tym, co On mówił, poszła za świadectwem Jego życia. To świadectwo Jego życia tak naprawdę spowodowało, że rodzina Jezusa się nawróciła. Zrozumiałam, że tak naprawdę, choć ja już powiedziałam wszystko, rodzina Jezusa też słyszała, to świadectwo Jego życia spowodowało, że oni uwierzyli, że On jest Zbawicielem. Też chcę Wam powiedzieć jedną rzecz, że zanim uzdrowiłam w pewnych tematach też moją duszę, to nie byłam w stanie mówić wprost, składać pewnie świadectw ze swojego życia, ze względu na to, że była mnie jakaś obawa przed moją rodziną według ciała. Pamiętam, jak mój mąż ponad 2 lata temu powiedział mi, że kiedyś mnie zdradził. I ja uderzyłam w to nowym narodzeniem, uderzyłam najsilniejszą bronią, jaką tak naprawdę znam, tak? Powiedziałam, to jest nowy człowiek, ja jestem nowa, mamy nowe życie. Olbrzymie świadectwo tego, jak możemy użyć nowego narodzenia. Ale mówię, Boże, chciałabym się z tym podzielić i zbudować tym ludzi. Mogą tego użyć w swoim życiu. Ale wewnątrz mnie była taka obawa, co powie moja rodzina według ciała, bo oni o tym nie wiedzieli. Ja im tego nie powiedziałam. Mówię, zaczną mi zadawać jakieś pytania. Mówię, ja nie jestem gotowa, żeby odpowiadać na te ich pytania. W jaki sposób się tego boję? Mówię, co to jest? Święty do mnie mówi, jest to odrzucenie. Bo boisz się tego, boisz się reakcji. Boisz się reakcji człowieka. Ja powiedziałam, dobrze. To ja się w tym temacie zbuduję. Buduję się w tym temacie, jak będę gotowa, to powiem. Budowałam się blisko 2 lata. Jak byłam gotowa, podzieliłam się tym z wami. Ale dzisiaj wiem, że jeżeli nie mam odwagi czegoś też powiedzieć o swoim życiu, tak, to znaczy, że ja mam w sobie jeszcze jakąś ranę. I przychodzę i uczciwie mówię o tym do Ducha Świętego. Nie mówię, że to jest jakaś mądrość. Nie idę na kompromis ze sobą. Jakby prawda jest jedna, tak? Świadectwo o tym, co Jezus zrobił we mnie. Inna wersja prawdy, czyli jakiś kompromis w moim życiu, jest nieprawdą. Ale zbudowałam się w tym temacie, dlatego wiem, jak to działa. Tak czasami nie mamy odwagi czegoś powiedzieć, bo jeszcze gdzieś coś nas boli, ale można tę ranę uleczyć, tylko uczciwie trzeba się też przyznać przed Bogiem do tego, że taka rana jest. Akurat mnie i Michała, my mamy taką sytuację, że cała moja rodzina jest rodziną nie narodzoną z Bożego Ducha, rodzina według ciała, natomiast cała rodzina Michała jest rodziną narodzoną z Bożego Ducha, kiedyś byli tutaj w naszym kościele. I mamy trudne teraz relacje z rodziną Michała, ponieważ oni ze względu właśnie na to, że przyjęli inną wersję prawdy, tak? Odeszli stąd. Taka też jest prawda, tak? Pamiętam, jak kiedyś Michał zapytał swoją mamę, mamo, czy ty uważasz, że powinienem kochać Norberta Marczyńskiego? Taki był akurat przykład. Norbert jest nam bliski, więc mogę tak powiedzieć, że powinienem kochać Norberta Marczyńskiego mniej niż Monikę, swoją siostrę. Michała mama powiedziała, no wiesz, w duchu nie, ale w rzeczywistości nie ma innej rzeczywistości. Tak, prawda jest jedna. To są ludzie narodzeni z Bożego Ducha, więc stoimy twardo w tych relacjach, tak? Nie chodzimy na kompromisy. To nie zawsze dla naszej duszy są przyjemne rzeczy. Ale umiłowaliśmy prawdę, a inne te wersje prawdy
są nieprawdą. I ta inna wersja prawdy, na przykład właśnie naszą rodzinę, Michała rodzinę też moją, tak, wyprowadziła stąd. To nie zawsze są dla nas łatwe rzeczy. Ja naprawdę dzisiaj bardzo to rozumiem, że przed naszą rodziną według ciała będziemy świadczyć świadectwem naszego życia i tym, że nie chodzimy na żadne kompromisy. To naprawdę będzie ich bulwersowało często, będzie się w nich podnosiło. Nawet czasami nie będą wiedzieć co, ale to naprawdę będzie na nich działało, bo to też podziałało na rodzinę Jezusa. Ja mam z tego przykład w Bożym Słowie, że świadectwo życia Jezusa podziałało na Jego rodzinę, jakby dotknęło Jego rodzinę, przyprowadziło do prawdy. I teraz tak pokrótce również o rodzinie w Kościele, o tym, jak ja przeżywałam niektóre rzeczy, jak też dążyłam do tego, żeby ten krzyż był w centrum i żeby ta prawda była prawdą w pełni. Przeczytam coś, nie jest to do końca takie przyjemne, ale to jest moje życie. Sobie to zapisałam. Jeżeli masz problem w relacji z ludźmi, to najczęściej masz również problem w relacji z Bogiem. I to była u mnie prawda. Nie jest to w ogóle przyjemne, ani dla mnie nie było przyjemne słowa, ani w ogóle nie jest to przyjemnie usłyszeć. Ale jeżeli masz problem w relacji z ludźmi, to masz problem w relacji z Bogiem. I ja go miałam. Jak, w ogóle co do mnie przychodziło, tak? Co mnie odciągało od tej relacji, tak? Odciągało mnie to, że pewne Boże prawdy, to, co się wykonało na krzyżu, nie było jeszcze w pełni, nie manifestowało się w moim życiu. To mnie odciągało od relacji. Odrzucenie, lęk, czułam się gorsza, lęk przed oceną drugiej osoby, przed tym, że ujawnią się jakieś moje słabości, obawa przed przebywaniem z innymi ludźmi, przed byciem niezaakceptowanym, ale również to, że gdy płytko jest w relacji z Bogiem w pewnych prawdach, to płytko jest w relacji z ludźmi w tych pewnych prawdach, tak? Gdy czułam się niezaakceptowana, to obawiałam się reakcji innych ludzi, czyli płytko u mnie było w tej prawdzie z Bogiem, więc płytko było w relacji z ludźmi. To w ogóle nie jest tak przyjemne dowiedzieć się, że jeżeli masz problem z relacjami z ludźmi, to znaczy, że masz też problem z relacją z Bogiem w pewnych, powiedzmy, aspektach, w pewnych prawdach. Ale u mnie tak było. Dzielę się tym z wami, bo wiem, że z podobnymi rzeczami bardzo często się borykamy. W ogóle trzeba się do tego przed sobą przyznać, tak? Bóg jest Bogiem relacji. Dąży do tego, żebyśmy mieli ze sobą relacje, żebyśmy byli tymi wzajemnie zasilającymi się członkami. No jak ja mogę komuś pomóc, jak ja jestem na przykład ręką, ktoś jest nogą, ja nie wiem, co ją boli. Takie króciutkie świadectwo, dzisiaj mówiłam to nawet Arturowi. Przyjechał Alfred u nas nocował. I mój angielski jest na takim poziomie komunikatywnym, ale mówię, to jest jego język w jakiś sposób ojczysty. Mówię, nie wiem, czy ja tak dam radę, mówię, nie znam go. I tak sobie usiadłam w czwartek i mówię, jakiś lęk przychodzi w tym temacie do mojego życia. Mówię, Duchu Święty, mówię, ja się w ogóle na to nie zgadzam. Mówię, i co ja mam z tym? Mówię, w ogóle, mówię, muszę to sobie jakoś przemyśleć, tak? A Duch Święty do mnie mówi, dobrze. Mówi, a co by zrobił Artur, jakby to on był na twoim miejscu? Tak się mówię, Boże, jakby to był Artur, i by znał angielski na takim poziomie, co ja, to by w ogóle już nagrywał kazania po angielsku i głosił, nie? Słuchajcie, zostałam uwolniona w tym momencie z tego lęku. To ja znaczy, że ja też tak mogę. Tak? Podążam drogą. Wzajemnie zasilające się członki. Użyłam świadectwa jego życia do tego, ażeby odsunąć coś w moim życiu, co mnie blokowało. Ja tak w ogóle rozumiem też jedno ciało. Zasilił moje życie świadectwem swojego życia. I choć jakby wystarczyło tylko świadomość tego, tak? Świadomość tego, w jakim jest miejscu. Samej tej świadomości użyłam i zostałam uwolniona z jakiejś obawy. Wzajemnie zasilające się członki, ale żebym tego mogła użyć, to musiałam być w nim relacji, musiałam go znać. Inaczej bym nie była w stanie użyć świadectwa jego życia do tego, żeby zbudować moje. Wiecie, też zadawałam sobie takie pytanie, czy człowiek, z którym mam relację, jest dla mnie ważny, wartościowy, czy chcę mu coś dać, czy tylko chcę coś od niego wziąć. Ilekroć byłam osobą otwartą na to, żeby coś komuś dać, zawsze też wzięłam.
pamiętam taką sytuację, jak na początku tu się spotykaliśmy jeszcze jako wspólnota, jako były pierwsze spotkania liderskie. Ja gdzieś jeszcze byłam w moim życiu w takim miejscu, że wydawało mi się, że w sumie tak dużo to nie jestem w stanie wnieść do życia tych ludzi. Ale mówię, dobrze, mówię, ale jest nas tutaj sporo na tym spotkaniu, na przykład u nas w domu. Mówię, a ja umiem dobrze gotować. I umiem robić jedzenie, więc zakładam fartuch i przygotowywałam dla wszystkich jedzenie. Taki początek. Zobaczcie, dałam coś od siebie i bardzo dużo wzięłam. Stoję tutaj przed wami i mówię do was, że wzięłam. Na początek dałam od siebie, założyłam fartuch, tak? Dałam to, co potrafiłam. W ogóle nie ma małych rzeczy, które możemy dać. Ale zawsze weźmiemy więcej, bo Bóg powiedział, że bardziej błogosławionym jest dawać niż brać. Uważam, że wzięłam bardzo dużo. Ja już wiem, że jeżeli przychodzimy gdzieś do jakiegoś miejsca i chcemy tylko wziąć, żeby ktoś podniósł czy naszą służbę, czy wypchnął nas gdzieś, to jest tylko wziąć, tak? Naprawdę możemy dużo dać. Kiedyś pamiętam, jak jeden człowiek, on jest, nie jest Polakiem, z liderem uwielbienia w jednym kościele za granicą, i powiedział, że przyjechał kiedyś do jednego kościoła i powiedział, że chciałby tam być w jakiejś służbie w tym kościele. Ten pastor do niego powiedział, mówi, ale my nie poszliśmy do nikogo z żadnej służby i w ogóle nie znamy ciebie. Mówi, dobrze. Mówi, ja rozumiem, to ja będę sprzątał toalety. I on zaczął sprzątać te toalety. I sprzątał przez rok te toalety. Powiedział, będę tak robił, aż nadam się do czegoś innego. Później został liderem uwielbienia. W ogóle dał od siebie bardzo dużo wziął. Tak samo jak ja, tak? Nałożyłam fartuch i zrobiłam jedzenie. Wydaje się, że to jest takie mało duchowe. Naprawdę. Jedną rzecz jeszcze robiłam. Napierałam też bardzo mocno na relacje z ludźmi, u których widziałam zwycięstwo. Bałam się bardzo, moja dusza bała się bardzo, bała się tego, że zobaczą moje słabości, że zobaczą moje niepowodzenia, moje braki, ale napierałam na ludzi, u których widziałam, że oni mają zwycięstwo w swoim życiu, zwycięstwo w dziedzinach, w których ja miałam zwycięstwa. Łatwo jest być w relacji z człowiekiem, który ma takie same rany, jak mamy my. Łatwo jest, naprawdę. Podzielimy się swoimi bólami i ta relacja też jest dobra. Ja nie mówię, że jest zła, tak? Też jest ważna. Ale przebywanie z kimś, kto ma zwycięstwo w swoim życiu, to jest jak poznanie tej strategii, jak recepta, jak coś, co możemy wziąć, tak? Ja nie mówię, że mamy nie brać od Ducha Świętego, ale dodatkowo mamy kogoś, kto już jest zwycięzcą. Kto wziął od Ducha Świętego, od Jezusa, kto w ogóle przeszedł pewną drogę i ma zwycięstwo. I przebywanie, relacja z ludźmi, którzy mieli zwycięstwo w swoim życiu, w tematach, w których ja go nie miałam, choć moja dusza się bała, próbowała się wycofać, choć nie było mi łatwo i było mi trudno, to niosło zwycięstwo do mojego życia. Ja z przykładu ich życia, z ich świadectwa brałam zwycięstwo do swojego życia. Także to jest moja rada dla was. Róbcie tak. Choć dusza się boi i dusza drży i nieraz można sobie pomyśleć, nie wiem, co on pomyśli, zobaczy moje słabości, to relacja ze zwycięzcami jest też receptą na zwycięstwo. W moim życiu to bardzo mocno działało. Chciałabym jeszcze jedną rzecz powiedzieć o miłości. Ja wiem, że ja mam dzieci, wiecie o tym. I miłość moich dzieci do mnie jest odpowiedzią na moją miłość do nich. To nie było tak, że moje dzieci mnie pokochały, zanim ja je pokochałam. Nie, Jezus pokochał nas i nasza miłość do Niego jest odpowiedzią na Jego miłość. I moja miłość do dzieci była najpierw, ich miłość do mnie jest odpowiedzią, więc ja w ogóle rozumiem tą prostą zależność, tak? Że jeżeli chcemy miłości, dajmy tą miłość, tak? Czyjaż miłość będzie odpowiedzią na naszą miłość. Tak to działało w relacji Boga z człowiekiem, tak to działa w relacji rodzic-dziecko i tak to działa w relacji tutaj u nas w kościele. Wasza miłość do mnie jest odpowiedzią na moją miłość do was. Rosnę w tym. I jeszcze jedna rzecz też dla mnie ważna, jakby wszyscy chciałabym, żebyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy świadectwem Jezusa, jedni dla drugich. Ja jestem rodzicem, świadczę moim życiem dla moich dzieci. To jest wielkie moje pragnienie, żeby moje dzieci, gdy wyjdą z domu od nas, powiedziały, że rodzice byli dla nich świadectwem Jezusa. I ja wiem, że zdarza się, że jesteśmy ludźmi, że upadamy, ale ja ciągle podnoszę się i ciągle dążę do tego, żeby świadczyć im moim życiem.
Wiem, że tak jak ja świadczę dzieciom, tak świadczymy my tu sobie nawzajem i zapominajmy o tym. To jest w ogóle realne też dla mnie ojcostwo. Świadczenie życiem jedni drugim. Realne też dla mnie liderstwo. Jakby nie wyobrażam sobie tego, że może to być inaczej. Jest to nasz obowiązek, jest to nasza odpowiedzialność. Ja chcę stać przed Jezusem z podniesioną twarzą, mówiąc, że zachowałam tą prawdę. Pamiętajmy też o tym, że wszyscy tutaj w Kościele świadczymy również przed naszymi dziećmi, tym, że spotkaliśmy Jezusa. One patrzą na nas wszystkich, nie tylko na swoich rodziców, nie tylko na liderów, ale na wszystkich. Ich duch jest dorosły. I my dla nich wszystkich jesteśmy też świadectwem tego, że spotkaliśmy Jezusa. Nie pozwalajmy sobie na przykład na jakieś inne zachowania przy dzieciach, a innym przy dorosłych, to nie jest tak. Tam powstają przyszli prorocy, apostołowie, ewangeliści, dajmy im dobry wzór tego, że spotkaliśmy Jezusa, świadectwo naszego życia. I tak jak powiedziałam, tak? Ja wiem, że w moim życiu prawda jest jedna. Wszystkie jej inne wersje to są po prostu nieprawdy. Nie pójdę na kompromis w kwestii relacji, ani z rodziną według ciała, ani z rodziną według ducha. Krzyż jest centrum mojego życia i uważam, że to jest bardzo ważne również w relacjach, żebyśmy zawsze byli tego świadomi, tak? Że krzyż jest w centrum, świadectwo naszego życia, spotkania z Jezusem i prawda, tak? Nie ma kompromisu.